Siemano, siemano, witam serdecznie na kolejnym odcinku na Palionowie i widzowie. Same dobre informacje, w ostatnim czasie odkryliśmy, kto tak naprawdę jest X-em. Odkryliśmy, że tata hejtera jest X-em, odkryliśmy, że hejter jest X-em. I to jest idealny moment na to, żeby, prawda, przeszukać różne miejsca związane właśnie z tatą hejtera i hejterem. Ponieważ całkiem możliwe, że oni coś takiego ukrywają. Tutaj ten most jest zniszczony, ponieważ Dawid ostatnio zniszczył. A my dzisiaj się zajmiemy tym, żeby, prawda, wszystko posprawdzać. No i oczywiście musimy się przejść tam do mojej bazy pod tym tostem. Ponieważ trzeba w końcu zmienić, trzeba już powiedzieć, że wiemy dokładnie, kto jest X-em. Ej, to jest niesamowite, że przez ten cały czas mieliśmy ich pod sobą i nikt o tym nie pomyślał, że oni mogą być X-em. To jest tragedia, że pozwoliliśmy sobie po tylu latach doświadczenia na takie coś, żeby po prostu nie zauważyć, że mamy, że tak powiem, impostora w ekipie. Słuchajcie, zanim przejdziemy dalej, koniecznie łapka w górę, subskrypcja. Kto nie subskrybuje kanału, ten jest leszcz, więc koniecznie musicie zasubskrybować i wbijajcie na kidowice.pl, ponieważ to jest serwer, najlepszy serwer dla widzów. No i oczywiście na drugi mój kanał, Ściusą Plus, ponieważ tam są odcinki z wioski Kidowice. Dobra, idziemy do Dave'a, zobaczymy, czy on jest na... O, jest! Dzień dobry, welcome siema. To the party. Siema! Siemanu! Chodź, siema, Dawidzie, musimy pójść w jedno miejsce, wiesz? Ale gdzie? A co tam u ciebie w ogóle? Tak spytam. Źle się czuję, kurde. Ale pozytywne informacje, pozytywne wibracje, no niby, nie? Niby tak, ale... Chodź, zresztą... tutaj. Co cię tak denerwuje? Ty, bo mnie znowu zabijesz. Proszę tak nie robić. Dobra. Będę się bastował, ale tak kusi. Chodź tu. Gdzie? Tu znowu? Czemu tu? Kurde! Musimy jedną rzecz zrobić. Chodź. No bo ostatnio właśnie tutaj byliśmy i zastanawialiśmy się nad tym, kto może być, prawda, tutaj, prawda, X-em, a kto nie może być. No i teraz tak, ale nam się troszkę zmieniła sytuacja, ale no tak, oczywiście, że wiemy. No i trzeba to tutaj uzupełnić, ponieważ, uwaga, musimy oficjalnie oczyścić całkowicie Yetiego, ponieważ Yeti już w tym momencie nie jest podejrzany. Musimy całkowicie oczyścić Steve'a, ponieważ Steve również nie jest podejrzany. No ale mamy osobę, która jest potwierdzona. Pyk. Tak wygląda nasza lista w tym uważam, momencie. Że Milki współpracowała z nimi, bądź dalej współpracuje z tego względu, że cały czas nagrywa z tatą hejtera odcinki. Myślisz, że tak? Myślisz, że może... Tak. Dobra, czyli dalej dajemy pomarańczowy, tak? Tak. Nie, no dajmy jej zielony, stary, no nie, no ona była no z nami, nie. Już byliśmy przy tacie hejtera, no. Ale ona z nimi współpracuje! Jest podejrzana, dawaj ten benzel. Masz. Co, i ty tak, ale to nie jest tak, że ty ją dzisiaj przepraszałeś i mówiłeś, że ona, przepraszam się, bo ją podejrzewałeś o to, a teraz dalej jakby brniesz w to? To było śpienie jej czujności. Sus. No dobra, okej, no dobra, no to w takim razie Emilia dalej jest tak sus. Ma być. Ale słuchaj, dobra, Emilia sprawdzimy na samym końcu, jeżeli w ogóle sprawdzimy. Ja proponuję sprawdzić co innego. Słuchaj, mamy kilka budynków na Palionowie, które są związane z tatą hejtera bądź hejterem. Mamy m.in. łapkę hejtera, mamy m.in. ratusz, mamy dom taty hejtera i mamy... Czy coś jeszcze mamy? Takiego związanego z nimi? Tyle. Nie. Nie wiem. Tyle, no. No to słuchaj, no to są miejsca, które są związane bardzo z nimi i z tym, no, że tutaj jakby są. I tam podejrzewam, że mogą być jakieś poukrywane rzeczy. Musimy to dzisiaj sprawdzić, więc ja bym się przeszedł najpierw do łapy hejtera, później do ratusza, na końcu do domu tego hejtera, ponieważ tam jest rzecz, która na pewno ci muszę pokazać jedną, ponieważ jeszcze jej nie widziałeś, a myślę, że na pewno zrobi na tobie niemałe wrażenie. Dobra, no to chodźmy w takim razie. Dobra, przeszukujmy najpierw tą łapę. Ogólnie to tak, mam nadzieję, że nie ma tutaj nikogo, że nikogo nie napotkamy. Jeżeli kogoś... O, ale lagi miałem, dobra. No niestety tutaj troszkę laguje, dobra, uwaga, wylądujmy tutaj. I teraz tak, zobaczmy tą skrzynkę, tutaj nic ciekawego, dobra, wchodzimy do środka. Wchodzimy do środka, ej, dobra, tu jest TNT, aczkolwiek TNT to jeszcze nie jest znak niczego. Ej, ogólnie mam wrażenie, że on tutaj jest i on tutaj nic nie ma, nie? Tak ogólnie, bym tak powiedział. Nie, tu są pustki, stary, ja tak patrzę. Czekaj, na dole jeszcze. No tu ma zniszczoną elytrę, dobra. Już rzadko kiedy widać zniszczoną elytrę, raczej każdy sobie dba o to, żeby była naprawiona. Dobra, tutaj. Ale to nie jest takie, wiesz. Tu ma takie pustki, stary. No to nic nie ma, nie? O tu? Nie, no dobra, on nic nie ma. Nic, człowieku, nic. Dobra, szczerze, nada. I tu jest jakaś skrzynka ukryta. Czekaj, czy coś się zatrzyma? Co ukryte? Nie ma nic, nie ma. A z drugiej strony? Z drugiej strony nie ma. Słuchaj, mi się wydaje, że ogólnie to tata hejtera będzie miał nad nim kontrolę i to on jakby będzie decydować o tym, co hejter robi. Wydaje mi się, że to on jest mózgiem. Tak, to na pewno. Całej operacji. No, dobra, no, chodźmy jeszcze tutaj ratusz. Chodźmy ratusz sprawdzić. Czekaj, ratusz, dobra, ratusz. Właśnie. Ej, jak to się składa teraz? Patrz, jaka to jest głowa, nie? Oni to musieli sami zmienić. Tak naprawdę, ponieważ tutaj jakby ta hejtera była jego głowa, on to musiał sam zmienić na wiesz, na siebie, nie? No tak, musiał, no. Dobra, czekaj, sprawdzamy tutaj, przejrzyjmy to wszystko. Ale jaja, jak berety. Dobra, tu, dobra, idziemy na górę, tutaj,
Ale dobra, to coś jest. Los za 50 diamentów, los za 100 diamentów. No i dostałem kurczaka. Nie wiem, o co z tym chodzi. Stary, to jakie tu są rzeczy w środku, zerknij sobie do tego. Tu widzę, no granatnik. Amunicja, no widzę. Jo, nie mogę, dobra, czekaj, nie wiem. Ale ja mam coś lepszego. Co masz? Znasz tą broń, no Ała, dobra, strzał za strzał, żeby mnie nie zabijać. Dobra, tutaj też nic nie ma. Dobra, czekaj, ale... Ej, ja wiem... dobra, mam teraz taki pomysł na odcinek, nie? Dobra, widzowie, napiszcie w komentarzu, że chcecie odcinek, jak po prostu będziemy się nawalać z tych broni, nie? Ja myślę, że to by było całkiem śmieszne, jakbyśmy zrobili takie... Battle Royale. Takiego paintballa tutaj. Dobra, zejdźmy tak. Tu na dół, tu jeszcze coś jest. Dobra, wiem co to jest, tu jest do tego magazynu zejście, czekaj, ten magazyn trzeba przejrzeć. No. Tu jest jakiś miecz mocny, ej, on tu ma takie rzeczy w ogóle. Dobra, tu są znowu dalej bronie, a nie jakieś takie dodatki do broni już wykorzystane. Dobra, tu masz. Nie, no tutaj nasion. Chyba nie ma stare tego, co szukamy. Ile to jest elytr? Gdzie masz elytry, dużo? A, no to tak. Dobra, w piecach? No nie no, wiesz, jakby myśleć, że może on gdzieś coś poukrywać, nie? Czekaj, pracownia. Do wykorzystania pracowni upoważnione osoby, które pracują w urzędzie miasta. A, i tu po prostu z waszej głowy, bo wy jesteście upoważnieni, tak? A? Znaczy ja już nie jestem, bo mi odebrał upoważnienia, no ale... Widocznie zapomniał zmienić baneru. Okej. Ale dziwne. Dobra, a tu jest jakaś skrzynka? Tu jest jakaś skrzynka, czekaj. Gdzie? Skrzynia X! A tu piszę, ale pusta. Kurde, ale dobra, są tu poszlaki. To pod tym coś będzie. Myślisz? A nie ma. Jednak nie. A ty, coś tu jest. O, dobra, wiem co to jest, to nieważne. To nieważne. Myślałem, że to będzie coś bardziej jakby... Bardziej nie ma. Fajnego. Dobra, słuchaj, dobra, pozostała nam jeszcze ostatnia rzecz. Tutaj nie też ma. Pozostał nam jeszcze dom taty hejtera. Chodź, tam ci muszę pokazać, bo tam szczerze mi się wydaje, że jest największe prawdopodobieństwo na to, że coś może być. Aczkolwiek chciałem ci najpierw tutaj pokazać to i znaczy, że pokazać. Chciałem najpierw to sprawdzić, żeby mieć pewność, że tutaj nic takiego ważnego nie ma. Ale tutaj tu już musimy szukać, że tak powiem, uważnie, nie? Ponieważ tu są rzeczy, tu są jaja jak nie z tej ziemi. To akurat nie jest takie dziwne. Czekaj, tu na górze czy coś tu się pozmieniało? Tu z tego co widzę, chyba nie, dalej. Kurde, to jest bedroka, Boże! My tego nie zniszczymy do końca życia. Ej, dobra. To są jakieś schody. Widzisz to? Jak jest schody. W sensie jakby masz kartkę z napisem schody. Aha. No. Dziwne, nie wiem o co. A to nic nie daje. No nic nie daje. Dobra, chodź, pokażę ci w takim razie, co tutaj jest ukryte. Patrz. Schody! Aha. No. To ale fajny mechanizm. No, jest mocne. Dobra, i patrz. Ej, fajne, na dole. No. Tutaj na dole, tu był kiedyś obraz. Kurde ty. Portalem do świata X-a. Dobra, tutaj były jakieś moby, ale one znikły, nie wiem dlaczego, ale słuchaj, jest jeszcze jedna rzecz, patrz to. Uwaga. Tu się otwiera przejście. Jezusie, no i po co tyle tych tajnych przejść? Otworzę to, dawaj, idziemy tam. Dobra, tyk. Z magazynu. Tutaj, ja w tej skrzynce tutaj na dole znalazłem zdjęcie, które on mi zrobił w prawdziwym życiu. Tutaj mi to wszystko przyniósł. Tak naprawdę. Aha. Jakby, ale widzę, że tu nic nie ma. Czekaj. Ty od początku wiedziałeś, że tata hejtera to jest X i żeś o tym nie powiedział? Nie, ja myślałem, że to... Inaczej, to było zrobione tak, ja widziałem, jak tata hejtera spotkał się z X-em, ale w tym momencie już mogę być pewien tego, że po prostu wtedy za X-a był przebrany hejter, a obok był tata hejtera. Ja ich przyłapałem na tym, jak oni się kręcą wokół tego domu i myślałem, że to po prostu X zbudował ten dom dla taty hejtera, ponieważ tata hejtera ponoć nie miał game moda, więc skąd on by miał wziąć tego bedroka? Nie? Ach, podejrzane to. Tosik, ja czy ty z nimi współpracujesz? Nie współpracuję. Będę strzelał. No, o nie, trafiłeś we mnie! Chciałem strzelić obok! Celowałem obok! Po prostu to jest właśnie dowód! To jest dowód, że on współpracuje z X-em! Nie, każdy to widział? Ej, może myślisz... Ja nie współpracuję z X-em. Przepraszam bardzo, proszę mnie... Cześć przez tą lawę! Nie, właśnie zawsze się zastanawiałem, czy tam coś jest, czy tam nic nie ma, ale kurczę, nic nie... Ej, dobra, czekaj! Chodź tu! Gdzie ty poszedłeś? Gdzie? Chodź tu! Co? Patrz łóżkiem, pod łóżkiem, widzisz? To jest inny blok. Aha. O kurcze. O nie. Dobra, czyli coś tu jest. No. Typa, klonowanie. Co? Ej, o co tu chodzi? Co to jest? Ty tam nic nie klikaj, bo jeszcze zepsujesz, ty, ale... Ej, idę się sklonować. Ej, a co jeżeli oni znaleźli sposób na klonowanie tych X-ów?
Ej, dawaj się sklonujmy, jak to działa. Nie, ja nie chcę, ja nie chcę się sklonować. No to dawaj, wchodź ty, ale ja nie wiem, jak tego obsługiwać w ogóle, ty. I jak tam ci poszło? Jesteś tam w ogóle uwięziony, wiesz, że nie umiesz tam, nie możesz stamtąd wyjść. Bip. Dobra, zostawiam cię tu. Niech z tobą mieć zrobić, co będzie chciał. Bip. Dobra. Dobra, wychodź stąd, wychodź. Dobra, nie udawaj, nie udawaj, nie udawaj. No i to nie jest argument do tego, żeby do mnie strzelać, rozumiesz? No dobra, nie, dobra, no ale czekaj, kiedyś ale... musimy to odkryć, jak się klonować, dobra? Dobra, ale jakby teraz to nie jest najważniejsze. Teraz najważniejsze jest to, że... Masz tu blok? Tak. Trzeba to zamurować. Ej, słyszałeś to? Nie. Co? Ja słyszałem moba tutaj z prawej. O! Aha, no. Faktycznie. Gdzieś jest dziura chyba. Ej, dobra, jakaś. Coś tu jest? Nie, spalił się ten blok. O, spaliłeś nie. Blok! Boże, tost! Nie, dobra, czekaj, mur... Ała, ała, ała! Jakiś ty je głupi! Ej, dobra, no ja co nie jest mam problem? Wody. O nie, wody. Zginę! To nie przerabię. Kurczę! Dobra, dwa serduszka mam. Przestań się palić! Przestań się palić! O, dobra, pół serduszka miałem. Dobra, teraz tak i teraz nie tak. Strzelaj, nie strzelaj! Nie robię full auto na ślepo! Słuchaj, dobra, nie, gramy w kaczkę! Nie. Wychodzę stąd! Nie strzelaj. Ej, dalej zagramy w kaczkę, ej, dobra, czekaj, dalej zagramy w kaczkę. No kurde! Ojejku. Puść mnie, brutalu. Co puść mnie, brutalu? Dobra, musiałem się wyleczyć. No wychodzisz? Dobra, mówię to. Jaki typ. Dobra, ogólnie znaleźliśmy w takim razie, ej, dobra, jest sposób w takim razie i nie strzelaj do mnie, ja słyszę, jak ty to przeładowujesz, nie? Nie mam full życia dalej. Dawaj, dobra. Zagramy w kaczkę, proszę! Jak się gra w kaczkę? No patrz, jesteś tutaj, nie? No. No i patrz, no możesz se pójść albo tutaj, nie? No możesz se ruszać. Ja zamykam oczy, no i wybieram jedną pozycję, no i jak trafię, no to trafię. Okej, no zamknę. Ja serio mam zamknięte oczy, serio nie widzę. Dobra, strzelam tu. Dobra. No ale no, żeś oszukał! A, otworzyłeś oczy! A, no wiedziałem, że oszukasz! Nie, strzeliłem, ale słuchaj, strzeliłem i otworzyłem oczy, bo słyszałem, że nie trafiłem, a ty kurde łazisz po boku. Aha, okej, czyli... Dawaj a, czyli po prostu to jest jeden strzał, nie, że dużo. Tak, jeden, dobra, jeden, ja wybieram jeden. Sobie, ja wybieram sobie pozycję, dobra, no. Tak, dobra, lecę. Jak już wybierzesz, się nie możesz ruszać, pamiętaj. No już wybrałem. Kurde, nie wiem, nie wiem, ja nic, dobra. Ała! Ale... Łatwo! Ale popatrzyłeś, nie wierzę w to, że nie popatrzyłeś. Nie! Nie! Dawaj teraz ty! No dobra. Nie popatrzyłem się. Fajna gra, dobra, czyli ja muszę... Zamykaj oczy. Okej, okay, muszę sobie... Dobra, okej. Okay. No, zamknąłem. Dawaj. Łatwo! Ajajaj! Łatwo! Dobra, no ciekawa gra nawet, to jest nawet całkiem śmieszna. No dobra, słuchajcie widzowie, odkryliśmy w takim razie, że tata hejtera wraz z hejterem są X-ami i dodatkowo mają jakiś sposób na klonowanie. Nie wiem czego klonowanie, obawiam się, że może to być sposób na klonowanie X-ów, żeby nas zmylić. Jeżeli tak się stanie, to mamy naprawdę mega lipę, bo nie będziemy wiedzieli, którym X-em tak naprawdę jest tata hejtera, a którym jest hejter. No ale nie chwalmy, tak się mówi. Nie mówmy, tak się niby mówi, no ale dobra, jakby tutaj nie chwalimy dnia. Nieważne, w każdym razie widzowie, widzimy się w następnym odcinku. Mam nadzieję, że to co dzisiaj znaleźliśmy wcale nie jest takie groźne, jakby się wydawało.